W Zbąszyniu, w województwie wielkopolskim, położonym nad jeziorem Błędno, znajduje się wyjątkowa nieruchomość. Całkowicie odremontowany ponad 100-letni dom o powierzchni 357 m kwadratowych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do jeziora poprzez kanał, który prowadzi do mariny miejskiej. Zachowana została zabytkowa elewacja frontowa oraz boczne z altaną. Zapraszam do środka. Cały dom został zaprojektowany przez projektantkę wnętrz. Wykończony z dbałością o szczegóły z wysokiej jakości materiału. Mamy tutaj połączony styl nowoczesny z elementami geometryzmu secesyjnego. Zabytkowy kominek rozpalany w chłodniejsze wieczory nadaje klimatu w salonie. Przestronna i funkcjonalna kuchnia z dużą wyspą pośrodku zadowoli każdego, kto uwielbia gotować. Podczas remontu odrestaurowano 100-letnie drewniane drzwi, które nadają charakteru wnętrzom. Otwarta przestrzeń na parterze to ponad 100 m kwadratowych powierzchni. Obok domu znajduje się garaż na 2 samochody oraz zagospodarowany ogród z prywatnym pomostem. Ogród został podzielony na kilka stref. Zadaszony taras, część zabaw dla dzieci, ogródek warzywny, część biesiadna z paleniskiem oraz plaża z zejściem nad kanał. Wschód słońca budzi nas w sypialni i możemy go podziwiać pijąc poranną kawę na tarasie. Dzięki dużym oknom do domu wpada mnóstwo naturalnego światła w ciągu dnia. Szum wody, śpiew ptaków, powiew wiatru w żagle. Małe Mazury. Tak o tym zakątku mówią kajakarze, windsurferzy, żeglarze i wędkarze. Niemal 40 km szlaku wodnego po malowniczych jeziorach i rzece Obrze zachwyci i oczaruje każdego, kto lubi spędzać czas na łonie natury. Jezioro Błędno ma 780 hektarów powierzchni. Można na nim pływać wszystkimi rodzajami łodzi, z wyjątkiem skuterów wodnych, w terminie od 16 czerwca do 31 października.